Dzień dobry, kochani, witam Was bardzo serdecznie. Zapraszam Skorpiony na czytanie z serii Co jest przed Wami ukryte? Na czas pełni, czyli od pełni do pełni, od 7 stycznia do kolejnej pełni w lutym. Moi drodzy, ta pierwsza pełnia w roku nazywana jest Wilczym Księżycem, Księżycem Wilków lub Lodowym Księżycem, czy też Starym Księżycem. Z tego względu, że nazywana była przez rdzennych Amerykanów, tak, z uwagi na aktywność wilków w okresie jej występowania. No właśnie, wygłodniałe zwierzęta w czasie pełni stawały się bardziej agresywne, tak, wręcz wyły do księżyca, a ludzie starali się unikać zwierząt, by nie paść ofiarą cierpiących głód wilków. Moi drodzy, no w styczniu rozpoczyna się rzeczywiście sezon, tak, lęgowy wilków. One są bardziej agresywne, szukają miejsca, gdzie mogłyby się osiedlić, tak. Stąd nazwa pełni Wilczego Księżyca. I teraz nasi przodkowie nazwali ją tak też dlatego, że podczas długich, mroźnych i nieprzyjaznych styczniowych nocy głodne wilki podchodziły blisko ludzkich osad, dając o tym głośno znać. Był to czas pełen niepokoju i troski o bezpieczeństwo najbliższych, dlatego pilnowanie ognia, który nie miał prawa zgasnąć, dawało poczucie tak, że drapieżniki będą trzymać się z daleka, tak? Nikt o tej porze roku nie chciałby znaleźć się oko w oko z głodnym drapieżnikiem pod osłoną zimnej nocy. Astrologiczny rak, bo to właśnie w znaku raka będzie pełnia 7 stycznia. Wskazuje jednak, że ta pełnia posłuży budowaniu w sobie poczucia bezpieczeństwa. Gdy Wilczy Księżyc rozjaśni mroźne niebo, zaczniemy poszukiwać ukojenia w swoim sercu lub w ramionach ukochanej osoby. Moi drodzy, pełnia ta będzie miała miejsce krótko, 9 minut po północy. Wtedy nastąpi moment kulminacyjny 7 stycznia na osi Rak-Koziorożec. I to wydarzenia i konflikty pomiędzy domem, rodziną, ojczyzną, krajem, gospodarstwem domowym czy też domownikami i naszym majątkiem, a pracą, karierą i biznesem. Tutaj powstaną pytania, jakie mamy ambicje, dom czy kariera, co jest największym sukcesem. Styczniowa pełnia będzie w ścisłych i korzystnych aspektach z przewrotowym i wywrotnym Uranem. Możliwe więc, że ktoś zechce zerwać z niewygodną tradycją. Księżyc w raku to jest też zadbanie o ciało, o żywność, o jedzenie, o bezpieczeństwo i emocje. Ktoś może wpaść na pomysł radykalnej zmiany diety lub nagłej metamorfozy, zmiany wyglądu. Według starożytnej astrologii rak był bohaterem, zresztą do dziś pewnie nim jest, który odznaczał się swoją odwagą, lojalnością i chęcią bronienia tych, których kochał. Wielokrotnie narażał się dla dobra innych, a mit głosi, że chociaż stracił życie w walce o swoich bliskich, dał zapamiętać się jako wielka osobowość o jeszcze większym sercu, żyjąca w małym, morskim stworzeniu. Ponieważ księżyc to władca raka, to pełnia ta będzie silnym doświadczeniem. Przypomni nam o naszej własnej odwadze i połączeniu z intuicją. W energii raka jest miękkość, jest wrażliwość, ale też zaciekłość. Możemy poczuć chęć powstania i zawalczenia o wszystko, co kochamy oraz na czym najbardziej nam zależy. Praca też w pełni księżyca, tutaj właśnie praca. Słuchajcie, warto, aby w tą pełnię też bo jest to świetny na to czas, aby zastanowić się, jak zaprowadzić więcej równowagi w swoim życiu. Ja Wam polecam krótkie ćwiczenie, aby dokończyć zdanie, nie wiem, czy to w swoim smartfonie, czy w terminarzu, czy na kartce papieru. Pod koniec dnia najbardziej liczy się dla mnie, i tutaj zostawiam Wam 3 kropki. Zobacz, jaka myśl przyjdzie Ci do głowy, czego właśnie teraz czujesz, że potrzebujesz. Ponieważ trwa retrogradacja Merkurego i Marsa, atmosfera będzie napięta. Może być zablokowanie, zamglenie i dezorientacja w uczuciach wywołane przez te zjawiska. Jeszcze nie czas, kochani, jakby
zajmować się jakimś mega rozwojem, należy zastanowić się, co jest potrzebne w tej chwili, abyś mógł, abyś mogła osiągnąć wewnętrzny spokój. Podczas pełni wraku nie wywieraj na sobie presji, aby podjąć ważną decyzję lub zaangażować się w nowe projekty. Uwolnij swoje pragnienie kontroli, zrób sobie przerwę na odpoczynek. Retrogradacje planet nakłaniają do refleksji i spowolnienia. Więc pozwól swojej intuicji ostrzec cię przed tym, co mógł przeoczyć twój rozum. Zamiast ruszać do przodu, wykorzystaj tę pełnię, aby zastanowić się nad minionym rokiem. Wprowadź więcej harmonii do swojego życia i skieruj uwagę na swoją wrażliwość. Moi drodzy, zaczynamy czytanko dla skorpionów. Co jest ukryte przed skorpionami w czasie tej pełni? Od pełni do pełni. Co jest ukryte przed skorpionami? Pamiętajcie, czytania ogólne nie będą rezonować z każdym z Was. Tak więc weźcie tylko to, co rezonuje, a resztę zostawcie dla osób, które miały to usłyszeć, moi drodzy. Jeśli macie szczęśliwe sytuacje zawodowe, materialne, osobiste, rodzinne, na wszystkich płaszczyznach Waszego życia, czy też szczęśliwe, trwałe związki, no to wiadomo, że nie będziecie szukać odpowiedzi w kartach, tak? Bo wiecie, że nikt przed Wami niczego nie ukrywa, ale jeżeli jest inaczej, macie wątpliwości lub jakieś podejrzenia, to pełnia może pomóc w styczniu pewne rzeczy pokazać. Dziewięć pentakli jest ukryte przed skorpionami. Paść pentakli oraz diabeł. No widzicie, jest ukryte. Oczywiście, tak jak mówię, może to rezonować, nie wiem na ile tutaj będzie, jeden, dwa przekazy, co będzie tutaj, ale no ewidentnie, chyba nawet jeden przekaz z tego będzie, jeżeli w ogóle będzie z kimś rezonował. Drogie skorpiony, bo no tutaj ściągnęłam energię osoby, które wobec których ktoś ukrywa, kochani. No właśnie, ktoś ukrywa, że jest mu całkiem dobrze. Jej, jemu, że jest całkiem dobrze, że drogie skorpiony, jest wygodnie, ma dobrobyt, ma radość, może nawet trochę luksusu. W sensie, że starcza, nie brakuje, może kupić wszystko to, co może kupić za pieniądze. Może ma dobrą ktoś pozycję społeczną. No, że ma właściwie bardzo dobrą sytuację finansową. Tutaj ktoś, no właśnie, to ukrywa z jakiegoś względu, z jakiegoś powodu, że jakby dobrze zarządza swoimi zasobami, że dobrze odpoczywa po ciężkiej pracy, że kupuje dużo nowych rzeczy, przedmiotów, wyposażenia, wiecie, domu, nie wiem, mebli, wyposażenia domu, ogrodu, kuchni, nie wiem, czegokolwiek. Po prostu, no, nie brakuje, tak? Żyje sobie ktoś tak z dnia na dzień normalnym życiem, planuje, robi, działa, to co chce, robi, tak? Czyli tak sobie zarządza tym tak, jak tak, jak go stać, czy tak, jak ją stać, tak? Oczywiście, to dziewięć monet jest symbolem korzystania z owoców ciężkiej pracy, więc ktoś i ciężko pracuje i na to zarabia, tak? Jednocześnie, kochani, ukrywa, że tworzy sobie przyjazne środowisko. No właśnie, i to przyjazne środowisko może sobie tworzyć na terenie pracy, na płaszczyźnie pracy, bo mamy tutaj dwie karty pentakli, ale w ogóle może sobie tworzyć takie przyjazne otoczenie, przyjazne środowisko, może takie nowe otoczenie, nowe środowisko, może chce się pokazać jako taka nowa osoba, nowa ja, nowy on, tak? Bo dziewięć pentakli to jest, kochani, karta singla też, więc no tutaj ktoś może też ukrywać, że jest singlem, a może nim nie być na przykład. Jeżeli, słuchajcie, ktoś jest z Wami w jakiejś znajomości, w jakiejś relacji, czy nie daj Boże w związku, to może ukrywać, że ukrywa przed Wami, że pokazuje się, czy innym się przedstawia jako singielka, jako singiel. Autentycznie tak może być. Dodatkowo lub osobno dla kogoś.
Natomiast właśnie tutaj ta osoba ukrywa, że tworzy sobie przyjazne wokół siebie stanowisko, swoje otoczenie ze swoimi znajomymi, ze swoimi osobami, które stara się sobie zjednać, wiecie, sojuszników, takich tam przyjaciół, znajomych. No i oczywiście chce wyłonić, tak, wyłuskać osobę dla siebie, do życia, do relacji, tak? No i to przed Wami ukrywa. Owszem, osoba, która to ukrywa, osiągnęła to wszystko dzięki, znaczy materialnie, tak? To, co w pracy, dzięki swojej ciężkiej pracy, tak? Natomiast niekoniecznie sama osiągnęła spokój, którego poszukiwała, bo no bo to, żeby ktoś mógł na to pracować, no to ktoś inny musiał robić inne rzeczy, żeby ta osoba mogła pracować, tak? No bo żeby kogoś musiało nie być, nie wiem, przez jakiś określony czas i tylko zajmowała się na przykład jakaś osoba pracą, no to inna osoba musiała się zajmować innymi obowiązkami, tak? No więc to już wiecie, o co chodzi. Właśnie, teraz ktoś ukrywa, że zyskał jakieś bogactwo materialne, że będzie teraz nim umiejętnie zarządzał, zarządzała, by nie okazało się czymś ulotnym. Ktoś, kochani, ukrywa, że zyskał sukces, na który od dawna pracował, tak? Być może ukrywa, że znajduje się na jakiejś uprzywilejowanej pozycji w pracy albo w jakiejś relacji. Ktoś ukrywa, że ma taki komfort psychiczny w tej chwili. Ukrywa to, że jest sam i ukrywa to, że jest sam czy sama z wyboru. Z wyboru jest teraz sama, tak? Że kogoś sobie szuka, ale teraz jest sama czy sam z wyboru. Może też osoba, kochani, w dobrym znaczeniu ukrywać przed Wami, że pomimo, że tego Wam nie okazuje, inny przekaz, że pomimo, że Wam tego nie okazuje, to troszczy się o Was, dba o Was, dba o uczucia, nie wiem, o związek, o te solidne podstawy, że dba, tak? No bo tutaj ktoś może też ukrywać, że nadal, pomimo, że może nie do końca jest tutaj wszystko w porządku między Wami, czy ta, nie wiem, czy może ta relacja już nie trwa, albo no różnie może być, czy ta znajomość jest taka, wiecie, nie wiadomo, co z tego będzie i czy w ogóle coś będzie, to może tutaj ktoś ukrywać, że faktycznie tworzy te solidne podstawy, tak? Że posiada ogromne zasoby do tego, aby kochać, że chce pielęgnować ten związek, te uczucia, że chce się cieszyć z tego, że jest w relacji, czy że jest w związku, pomimo, że teraz może się pokazuje, przedstawia jako singielka, jako singiel, tak? A w każdym razie no, może ktoś ukrywać, że dba o te podstawy, tak, mimo wszystko, ale to może być dla jednej osoby, a może być dla nikogo. Bardziej tutaj są przekazy tego typu w dalszej kolejności. No właśnie, że ktoś ukrywa, że poznał kogoś nowego, kogoś, kto podziwia jego talenty, czy jej talenty, jej umiejętności, jego talenty, jego umiejętności. Tak, i co się teraz dzieje? No, ktoś ukrywa, że został uwiedzony lub że ktoś go próbuje uwieść, że ktoś go uwodzi, że ktoś go uwiódł, czy ktoś ją uwodzi, ją uwiódł, tak? No ktoś tu ewidentnie w paziu pentakli to ukrywa. Ale też ktoś ukrywa, że tutaj wkradają się w jakąś relację, w jakąś znajomość, w jakiś związek kwestie związane z finansami. No więc jeżeli ktoś ma jakąś tą nową znajomość w paziu pentakli, to no ukrywa, że to jest, wiecie, taka relacja, że no związana z finansami, ale nie z finansami tej osoby, bo ta osoba to ma wszystko. I dobry status, dobrą pozycję społeczną, może dobre stanowisko, dobre pieniądze. A tutaj raczej ukrywa, że został uwiedziony lub daje się uwieść ta osoba, czy została uwiedziona przez kogoś młodszego od siebie, tak? Przez pazia pentakli. To może być osoba po 20 roku życia. Że po prostu ktoś się daje uwodzić, tak? Daje poznawać, tak? Tam daje szansę komuś, tak? Ktoś tutaj daje się uwodzić i no właśnie, ale tutaj jest ukryte też to i ta osoba może o tym nie wiedzieć, że ta osoba, która go uwodzi, uwodzi go tylko dla, czy ją uwodzi tylko po prostu, wiecie, dla, no właśnie, dla dobrobytu finansowego, po prostu dla spraw materialnych, żeby ta osoba wszystko miała, żeby jej niczego nie brakowało, żeby było jej łatwiej w życiu. Że być może będzie się ślizgała na plecach tej osoby, za jej stanowisko, za jej, nie wiem, może to jest ktoś, wiecie, może, znaczy w ogóle te osoby mogą ze sobą pracować, bo to tak mocno widać.
Ktoś może właśnie ukrywać, że to jest osoba w pracy. Jak najbardziej, bo to są dwie karty monet, dwie karty pentakli. Osoba, która ma wszystko, czyli ta wasza osoba, którą mamy tu na myśli, że ukrywa, oraz ta osoba u tej osoby w pracy, tak, młoda osoba. No właśnie, ta osoba być może przyszła później do pracy, ta osoba pracuje dłużej i no i tutaj, wiecie, ktoś próbuje się ślizgać na plecach tej osoby, że to ma jakieś uwiedzenie, że to jakaś miłość, że to jakaś relacja, jakiś związek z tego będzie. No miłości to żadnej w chwilę nie będzie, bo do tego to potrzeba miesięcy czy lat więzi, a nie takiego coś, wiecie, szybkiego, nie? No właśnie, ale tutaj ktoś będzie oszukiwał, kłamał, tak? Będzie tutaj po prostu próbował uwieść kogoś z rozsądku po to, żeby jemu nie brakowało, jej nie brakowało, po to, żeby czerpać, tak? Na prestiżu, na stanowisku tej osoby, na pieniądzach tej osoby, na tym, że może ta osoba ma mieć dobrą ocenę, czy tam opinię, tak? Może to jest przełożony, przełożona, czy ktoś, kto po prostu jest stanowiskiem wyżej od tej osoby, która przyszła później, czy od tej młodszej osoby. No i tutaj ktoś ukrywa, że słuchajcie, jest uwodzony, uwiedzony, tak? Ona, tak? Czy on? Moi drodzy, ukrywa to, że tutaj jest, wiecie, jakieś są początkowo relacja koleżeńska, później przyjacielska, wiecie, a później to się okazuje, że jeszcze może już razem mieszkają albo będą mieszkać. No bo ktoś może faktycznie uwierzyć w to, że no, mu się trafiło, czy jej się trafiło, tak? No bo to jest też osoba tutaj starsza, tu młodsza, tak? No więc no, może ktoś uznać, że mu się, czy jej się trafiło, tak? Tylko jeszcze nie wie, co się trafiło, bo tak naprawdę to równie dobrze można by powiedzieć, że tutaj ktoś, kochani, szukał sponsora czy sponsorki, no i znalazł, tak? No tylko, że jest to ukryte. Znaczy, no, ta osoba nie wie. Okej, ale co dalej? To, co Was interesuje. No, interesuje Was przede wszystkim jeszcze ten diabeł tutaj, tak? A no właśnie, no, ktoś ukrywa, że no, jak nic. Pokusy, uwiedzenie, żądze, sprawy seksu, zdrady, może być nawet wpadka i niechciana ciąża, może być. Ktoś ukrywa po prostu manipulacje. Ktoś ukrywa, że manipuluje. Tu jest ukryta osoba fałszywa. Słuchajcie, no tutaj oczywiście to ta osoba wasza może ukrywać to, tak? Że manipuluje, że jest fałszywa wobec was. Ale tutaj może być to ukryte również przed tą osobą. I przed wami, przed tą osobą, no że ta osoba tutaj, niby ta nowa, być może w obszarze zawodowym tej osoby, no właśnie, manipuluje, jest fałszywa, tak? Chce tylko, kochani, wiecie, ze względów toksycznych od kogoś też od siebie uzależnić, tak? No ktoś może też ukrywać, że właśnie, że korzysta z, po prostu, no, że zdradza, że jest kuszony, że jest kuszona. Też może ukrywać uzależnienia wszelkiego rodzaju, uzależnienia od seksu, nie wiem, od flirtu, od znajomości, od flirtowania, od szukania nowych osób, od zagajania wielu osób jednocześnie, albo jak wiecie, gdzieś tam coś z jedną już, nie wiem, jakieś pytania nie klękną, no to wtedy, znaczy nie wiem, nie pykną jakieś pytania w sensie, że no nie wiem, są na przykład pytania, tak, typu, nie wiem, czy ktoś ma żonę, czy ktoś ma męża, albo czy ktoś ma dzieci, czy ktoś jest wolny, czy ktoś jest zajęty. No zwykle się nie pyta kogoś, czy jesteś wolna, czy jesteś wolny, tylko się pyta, że a, pewnie masz męża, albo pewnie masz żonę, a, pewnie masz trójkę dzieci, tak? No wiecie, no zadaje się takie pytania celowo, żeby po prostu się dowiedzieć, nie, czy trafiło się na podatny grunt, tak, w sensie, czy trafił ktoś na osobę, wiecie, z którą można by dalej flirtować, i coś budować, albo poważnego, albo niepoważnego i tak dalej, tak? No właśnie, i tutaj może być właśnie taka sytuacja, jak kłamstwo, oszustwo, brak wartości moralnych. Tu po prostu ktoś ukrywa, że kłamie, oszukuje, zdradza, manipuluje, że jest lowelaską, że jest lowelasem, że kompletnie, póki co, kompletnie nie zasługuje po prostu ani na was, ani na wybaczenie w tej chwili, no bo słuchajcie, żeby komuś coś przebaczyć, no to trzeba, przede wszystkim musi być jakaś skrucha, musi być jakaś chęć poprawy, chęć naprawy jakiejś znajomości, jakiejś relacji, chęć w ogóle bycia ze sobą, tak, normalnego, a nie czegoś takiego właśnie toksycznego, tak, no bo w diable to jest wszystko, co jest toksyczne, tak. To nie jest fajne, to nie jest miłe, to nie jest żadna, ta relacja nawet, która tu jest ukrywana, to w ogóle nie jest, to jest toksyczne, tak. No więc to jest tylko, wiecie, w oparciu zaspokajania potrzeb głównie cielesnych. Tutaj jest brak zahamowań, tu jest szukanie w życiu dużych wrażeń, tak?
Tu może być też gniew, tu mogą być takie kipiące emocje, tu mogą być ukryte intrygi, tu może być nadużywanie czyjejś władzy, ktoś jej nadużywa. Wykorzystuje być może swoją pozycję do niecnych celów. No mocno, no bo jeśli ta osoba jest, nie wiem, przełożoną tej osoby, albo ta osoba jest starsza od tej osoby, lub jest na wyższym stanowisku niż ta osoba, lub dłużej pracuje niż ta osoba, no to w jakimś stopniu ma przewagę, tak? Ma jakby wyższą i wykorzystuje tą pozycję być może do niecnych celów, no a tylko nie wie, że ta osoba też ją wykorzystuje do swoich innych celów, no i tutaj on może, nie wiem, czy ona chciał wykorzystać, słuchajcie, kogoś do czegoś, nie wiem, może na przykład do wspólnego zamieszkania, a ta osoba na przykład chce go wykorzystać, ta młodsza osoba po prostu do sponsoringu, nie? No i tak w sumie obydwoje się mogą poszukiwać. No ale przy okazji być może ktoś oszukuje jakiegoś skorpiona, że takie rzeczy robi, więc no może tak być. Ktoś, kto po prostu nie ma wartości moralnych. No więc jeżeli ktoś nie chce niczego naprawiać, nie chce czegoś skończyć, odciąć tych pokus, tych uzależnień, nie wiem, nie chce skończyć tych flirtów, tych ciągłych poszukiwań, być może jakichś osób idealnych, osób docelowych, no to o czym tu mówić, tak? No, bez sensu, nie? Można mówić, kiedy będzie zmiana, kiedy ktoś będzie chciał czegoś innego, a jeżeli ktoś nie chce nic zmieniać, nie chce niczego zmieniać, no to co w ogóle naprawiać z taką osobą, tak? Moi drodzy, to może być osoba, słuchajcie, ktoś ukrywa właśnie tą taką siłę, że ma taki bardzo silny charakter, tak? Że ktoś ukrywa, że przyciąga płeć przeciwną, że robi wszystko, żeby przyciągnąć, żeby flirtować, wiecie, żeby uwodzić, tak? Ktoś ukrywa, że prowadzi taki, że może prowadzić rozwiązły tryb życia, że może nieustannie poszukiwać tych nowych wrażeń. Może też ktoś ukrywać, że jest nietolerancyjny ewentualnie, no ale to tak mniej. Czasem, słuchajcie, to jest też osoba, tu może ktoś ukrywać, że nie szanuje poglądów waszych na przykład, poglądów innych ludzi, że nie interesuje się potrzebami waszymi, nie interesuje potrzebami się innych ludzi, czy to generalnie nie innych, bo was to inni nie obchodzą, waszymi, tak? To jest bardzo często osoba, która jest w sidłach jakiegoś nałogu, jakiegoś uzależnienia. Moi drodzy, no jest tutaj ukrywane jakieś bardzo silne uczucie, jakiś bardzo silny, skomplikowany związek, ale też to może dotyczyć inny przekaz na to, że ktoś ukrywa wobec was, że ma takie silne uzależnienie wobec jakiegoś skorpiona, że jest to relacja, jest to związek, jest to znajomość skomplikowana, jest to bardzo skomplikowane. Ktoś ma wobec was zarówno, słuchajcie, słabości, uzależnienia, ale jest tutaj bardzo dużo między wami pasji, bardzo dużo namiętności, bardzo dużo ognia, bardzo dużo żaru. Tu są emocje, to jest relacja burzliwa, emocjonalna, ale ktoś z jakiegoś czyjegoś powodu jest emocjonalna, z jakiegoś czyjegoś powodu nie ma tej harmonii, nie ma tego spokoju, no bo jeśli ktoś cały czas, kochani, flirtuje i kogoś szuka i sobie robi nowe rozpoznania i sobie szuka nowych osób na wszystkich gruntach i płaszczyznach, gdzie tylko ma możliwość i kontakt z kimś, no to nie ma się co dziwić, że jest to relacja skomplikowana, związek pewnie w ukryciu, osoba w ukryciu, jest dużo toksyczności, bo no jedna osoba pewnie by chciała normalnie, a druga osoba chce się ukrywać, tak, bo sobie chcesz szukać na przykład dalej. No w związku z tym, pomimo tego, że tak jest, jest tutaj silne, tu są jakieś silne więzi, tu są bardzo silne więzy i bardzo silne więzi. Tu mogą być duże uzależnienia, skomplikowane właśnie uczucie, no bo pomiędzy tymi osobami, znaczy nie tym, nie tą osobą, tylko już mówię pomiędzy wami, tak, a tą waszą osobą, która coś ukrywa, no jest tutaj po prostu jakaś mocna relacja, dużo namiętności, tutaj wiecie, wszystko jest, co powinno być, tylko no jest po prostu z powodu zachowania, działań, postępowania tej osoby, która to przed wami ukrywa, no właśnie ta toksyczność, bo tylko to stoi na drodze do waszego szczęścia tak naprawdę. No tylko to stoi na drodze do waszego szczęścia. No. Moje drogie skorpiony. Może też ktoś ukrywać, że słuchajcie, ma duży przypływ ilości gotówki, że mu się właśnie powodzi, ale to już mówiłam chyba wcześniej. No i co więcej, oprócz tego, że ktoś może ukrywać uwiedzenie, zniewolenie, że manipuluje innymi osobami, że doświadcza wielu pokus, no to też, kochani, ktoś może ukrywać to, że właśnie, że być może dał się ktoś dosyć łatwo namówić do jakichś nierozważnych posunięć. Że po prostu ktoś być może łatwo uległ jakiejś pokusie wbrew poglądom, tak? No i tutaj mogą się budzić w kimś takie skłonności jak gniew, zazdrość, chciwość, tak, żądza władzy nawet. Oj, mam nadzieję, że to nie było do wielu z was albo do nikogo.
życzę mimo wszystko albo aby to odkryć, albo żeby coś z tym zrobić, jeżeli już odkryjecie, jeżeli to w ogóle z Wami rezonuje. No i wtedy nie wiem, czy faktycznie jest sens takiej relacji, takiej znajomości. Jeżeli ktoś nie chce naprawdę niczego naprawiać, no chyba, że ktoś coś naprawia, będzie chciał naprawiać, może za jakiś czas, może jeszcze w styczniu, może w lutym, ale jeśli nie będzie tutaj w ogóle, wiecie, tu nie chodzi o obietnicę, jakąś deklarację, to po prostu chodzi o czyny, o działania, bo jak ktoś dzisiaj coś obieca, czy nie wiem, za 2 tygodnie coś obieca, to niech to robi, tak? A nie to, że Wam coś powie, będzie Wam obiecał, czy Wam obiecała, a będzie nadal po prostu robiła te rzeczy, które robi cały czas. No tak, to nie, tak to się nie bawimy, nie? No wiecie... Kochane skorpiony, życzę zgody, spokoju, miłości i do następnego razu. Buziaczki, pa, pa.